inny odcinek, bo zauważyłem, że dużo ludzi to robi, czyli tutaj mówi, jaki kanał by usunęli z YouTube, a ja to widzę jako potencjał, żeby powyzywać YouTuberów, więc jak najbardziej z tego skorzystam. Jeżeli chciałbyś zobaczyć na przykład film tego typu, tylko najbardziej wkurzające mordy na YouTubie, żebym wybrał, to zostaw lajka i 20 tysięcy lajków i to zrobię z chęcią. 15 tysięcy, ja za 2 tysiące lajków to zrobię, dobra, z chęcią, naprawdę. Tutaj macie ostatnie parę tam subów, polecam subować, jeżeli chcecie tutaj być, chcę 2 miliony wbić przed Gimperem. Wydaje mi się, że uda nam się, wierzę w to, powiedzcie mamie, tacie, psowi i tak dalej. No i co? Pierwsza runda, Gonciarz i Stu, wiecie co? Duarta nie ma, nic nie nagrywa, Gonciarz tam chyba coś nagrywa, Gonciarz. No, Gonciarz coś tam niby nagrywa, nie? Ale w Duarcie to zawsze ma człowiek nadzieję, że on wróci i będzie jeszcze oglądalny. Gonciarzowi to już takiej nadziei nie daje niestety. Dobra, kanał do usunięcia, to ja mam wybrać, kogo bym usunął, tak? No to usunąłbym Gonciarza. Dobra. Unboxal Vito Minecraft. Oj, oj, oj. No co, no po prawej chłopcy zarabia miliony na Minecrafcie. Płaci dużo podatków, pewnie. Mam taką nadzieję, do polskiej tej społeczności. A po lewej Unboxal, który robi podcasty. Robi podcasty. No i co? No i mam co oglądać przynajmniej, jak tam jestem poza domem czy coś, nie wiem, w aucie. No dobra, niech będzie Unboxal, ale niech robi ciekawsze te wywiady. Nie, nie! O nie, ja bym go usunął, nacisnąłem. Co to ma być w ogóle? No czemu ja tu jestem? Nie, to wiadomo, że usunąłbym Treuszyłem, ty. Po co ja to w ogóle rozważę? Kanały do usunięcia, Niekryty Krytyk, Citrox. Niekryty Krytyk już miał swój czas. Boruciak i Samu. O Jezus, to jest, powiem wam, naprawdę niemożliwy wybór. Dobra, bo Boruciak i tak ma drugi kanał. Trzymaj, na razie. Kanał do usunięcia z YouTube, Wataha, Royson. Koło bym usunął? No wiadomo, że Roysona, Wataha musi zostać jeszcze. Versof czy Naruciak? Oj, tu jest, że tak powiem, równe, równe zestawienie, ale Versof bym zostawił, Naruciaka bym usunął, i tak tego nie oglądam. Versof czasem obejrzę, jak na przykład, nie wiem, coś robi. S.A. Wardęga czy Remigiusz? Usunąłbym S.A. Wardęga, bo pranki są nudne. Czy Gimpera bym usunął, czy Disco Marka? Kurde, tak szczerze? Disco Marka bym usunął, ale Gimper jest moim tutaj, że tak powiem, rywalem do 2 milionów. Więc jeżeli bym usunął go, to na pewno bym wygrał. Ale dobra, wy zostawicie suba, więc wierzę w was, usunę Disco Marka, niech będzie. Obydwóch nie znam, więc Enedu, Erikę, Fakę, to dobra, niech będzie. Multi czy Śmiechawa? Śmiechawa, nie mój humor. Mój tata i mój dziadek by się z tego śmiał. Multi, no nie, no czasem wypuści jakąś fajną piosenkę jak ostatnio, więc dobra, nie, nie, niech będzie Śmiechawa do usunięcia. Gargamel czy Dubiel? Oj, no, powiem wam, że nie mam pojęcia, kogo, no wiadomo, że Dubiela. Planeta Faktów czy Gplay? Planeta Faktów przynajmniej jakiś fakt czasem szczeli, a Gplay to tak chyba nie nagrywa, nawet nie wiem, co on robi. Abstrahuje czy Adbuster? Abstrahuje ostatnio jest spoko nawet, mi się wydaje. W sensie takie robią mało budżetowe, ale nawet śmieszne rzeczy. Takie trochę stare Abstrahuje wróciło z gorszym, lekkim humorem, do Adbuster do usunięcia. Marty Renty na miniaturce, usuwam. Mandzio czy DJ Palaside? Mandzio ma Twitcha, z tego może się utrzymać. DJ Palaside utrzymuje się głównie z YouTube'a, ja mu nie będę pracy zabierał, usuwam Mandzia. Hitlovers czy Historia bez cenzury? Tu się możecie coś nauczyć, a tu możecie zostać clickbaitowani, bo oni sami clickbait teraz robią typu, o, niespodzianka, której nie zapomni, weekend, w którym chyba się wyprowadzamy. No, jakieś kurde clickbaity, że się wyprowadzają, nie wiem, nudne rzeczy. Hitloversi kiedyś byli fajni na początku. Jay Dobrowski czy TV Gry? O, ma dzieci na utrzymaniu, ale TV Gry, no ja ani tego nie oglądam, ale jak już od Dąbrowskiego. Niech będzie, Dąbrowski zostanie. Kanał do usunięcia. No, no Team X, no to chyba wiadomo, nie? Trąba to przynajmniej czasem śmiesznym żartem zarzuci, a Team X, no... Aczkolwiek Team X mi content robi, nie? Team X. Z dupy czy Disa bym usunął? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Jest to takie... No, prędzej z dupy. No dobra, to Dis usunięty zostanie. Pa Dis. Dawid Czech czy Dominik Upicki? Ja pierniczę, jakie tutaj są zastawienia. Wybrałbym do usunięcia... Jakby robił dalej stary content, to jego bym wybrał, ale teraz Dawid Czech. Papa, zostajesz usunięty. Plołek czy Jasna Strona? No Jasna Strona raczej. No Jasna Strona. Karolek czy Poszukiwacz? Ej, szczerze, ja częściej Karolka oglądam, przynajmniej do jego contentu można zasypiać. A Poszukiwacz to takie... Karolka bym chyba usunął, tak mi się wydaje, bo tam Sprite i banana w dupę rele dzikie węże. Nitro czy Cyber Marian bym usunął? Kurde, bardzo ciężko. Cyber Mariana mnie to nigdy nie śmieszyło. Dawid Frank czy Waxy? Dawid Frank był irytujący z tego co pamiętam. A teraz robi jakieś rzeczy z autami, więc jest ciekawszy na pewno niż Waxy, dobra. Kaluch czy Izak? Kalucha, bo on już się dorobił, Izak jeszcze musi dzieci opłacić, dobra. Ksajo, bracia Malczyńcy. Z YouTube'a koło bym usunął? No bracia Malczyńcy, to było takie, wiecie, taki przelotny humor, który był wydojony aż
aż do ostatniej kropelki mleka, że tak to powiem. A teraz jak już nie ma hehe Seba na osiedlu, to no nie ma braci Malczyńskich, tylko walczą na fejmie w sumie. Mini Mike czy 5 sposobów na? No 5 sposobów na, no bo to umarły kanał jest. A Majka nawet lubię prywatnie. SKKF na pewno, umarły youtuber. Meduza czy Vibros? Vibros to przynajmniej te podcasty raz na jakiś czas obejrzę, więc się przydają do czegoś. Meduza to bardziej taki family friendly content, więc z tego co mi wiadomo, aż zobaczę Meduza. No, spotkaliśmy wilka w lesie. No wejście, co to ma być za Photoshop w ogóle? No nie. Meduza i tak przegrasz potem. I tak nie będziesz usunięty, ale nie. Karol Wiśniewski, Marki... Martin... Nie no, Karola to przynajmniej obejrza. Martin Stankiewicz? To nie jest ten, co jakieś filmy takie nagrywa? Bardziej profesjonalne? No tak. Czyli mamy David Dobryka polskiego i mamy, nie wiem, reżysera życia polskiego. Dobra, usuwamy Martina. Baziland usuwamy czy Rezigiusz? No wiadomo, że Baziland, w sensie no Rezi spoko, jeden chyba z lepszych youtuberów mi się wydaje w Polsce. Ta Wardęga to przynajmniej jakiegoś pranka może kiedyś wrzucić. Przynajmniej o, on tam nic nie będzie wrzucał. Team X czy Disco Marek? Ja pierniczę. Nie no, raczej Disco Marka mu usunął. No, Team X to przynajmniej content mi daje. Kaluch czy 5 sposobów na by mu usunął? Kalucha. To nie jego widzowie teraz będą mnie bić. Czy bym usunął Jasna Strona czy Mandzio? Jasna Strona przynajmniej się jakieś fun fakty dowiesz i tak dalej, tak mi się wydaje, co Jasna Strona robi. O, no i tutaj są jakieś ciekawe rzeczy, a u Mandzia... Nie no, znów Mandzio poszedł do tego, na policję, na Evrona moderatora naskarżyć, to w sumie dobra. Mandzio się bardziej przydaje, Jasna Strona, papa. Cybermarian czy Meduza? Cybermarian. Dubiel czy Dis? O, kuźwa! Dubiel mnie irytuje, Dis mi jest obojętny. Dubiel. O, niekryty krytyk czy Dawid Czech? Usunąłbym niekrytego krytyka, bo Dawid Czech mi też daje content, aczkolwiek nie, Dawid Czecha bym usunął. No, Dawid Czech. On za dużo szkodzi na tym YouTubie. Naruciaka bym usunął, czy Gplaya Minecraft? Gplay Minecraft mi nie szkodzi. Boxala bym usunął, czy Bazilanda? Nie no, Baziland bym usunął, bo przynajmniej mam podcasty tam. Boruciaka, to wiadomo. Gonciarz i Śmiechawa. Gonciarze raczej, bo Śmiechawa to przynajmniej mój tata będzie się śmiał. Rev Lipstick Monster, bo nie oglądam, nie mój content, oczywiście. TV Gris czy Royson? Wydaje mi się, że TV Gris jest prędzej bym kliknął niż Roysona. Royson w ogóle coś robi. Fitloversi czy Trenuj z Krzychem? Fitloversi. Karolek czy SKKF? Ale kuźwa, zestawienie mi dają co chwilę. Ale SKKF, bo był niemiły dla zebranek, a zebranka to życie. Bracia Malczyńscy czy Beksy? Tutaj mamy Marty Renty. Marty Renty z chęcią mu usunął. Dawid Czech czy Naruciak? No czemu mi dajecie takie trudne wybory? Naruciak nie wiem jak teraz, ale wtedy był po prostu irytujący. Dawid Czech też jest irytujący, ale przynajmniej daje mi content. Raz na jakiś czas będzie rodził dziecko czy coś, więc mam o czym ciekawym nagrywać. A Naruciak po prostu jest. Ale on chyba jest z taką dziewczyną, youtuberką, co ją lubię nawet. To... No dobra, Dawida Czecha bym ma usunął. No, Dawida Czecha usuwamy z tego. Na pewno. Gonciarz czy Cybermariana bym usunął. Gonciarz to przynajmniej jakiś dymy zrobić co jakiś czas. Więc usuniemy Cybermariana. Kaluch czy Boruciak? Oj, Boruciaka usunę. Fitlovers czy Roysona bym usunął? Dalej Fitloversu bym usunął na pewno. Waxy czy Bazilanda bym usunął? Baziland mi nic nie zaszkodził. Waxy w sumie też. To Bazilanda bym usunął. SKKF-a czy Jasna Strona bym usunął? Oczywiście, że SKKF-a bym usunął. Beksy czy Red Lipstick Monster? Beksy? Beksy ma Marty Renty, nie? Beksy usuwane. Dubiel czy Disco Marek? Oj, kolejne ciężkie ustawienie. Ale jednak bym usunął Dubiela. Dubiela bym usunął na pewno. No, okej. Okay. Dawida Czecha czy SKKF? No, Dawida Czecha bym usunął. Gratuluję SKKF. Beksy bym usunął, bo Marty Renty. To jest jedyny powód. Dubiel czy Baziland? Baziland niech sobie robi, co tam robi. Niczemu nie zaszkodził. Niech sobie będzie. Usunę Dubiela. Fitlovers czy Boruciak? Boruciak nie. Naruciak jeszcze może zostać na YouTubie, ale Boruciak powinien być usunięty. Ej, czy bym usunął Marty Renty czy Dubiela? Dubiela. Teraz Dawida Czecha czy Boruciaka? Oj. No Dawida Czecha trzeba usunąć. No i teraz finalna runda. Oj. Oni prawie te same miny w ogóle robią. W sensie, no on tutaj ma ręce, a on tutaj. Wydaje mi się, żebym usunął Dawida Czecha. Tak, usuwamy Dawida Czecha. No i Dawid Czech wygrał z kanał do usunięcia. Gratuluję Dawid Czech. Okej, pierwszy był Vito Minecraft do usunięcia. Wojan. Versof. Dawid Czech na 5. miejscu. To dobrze wybrałem miarę. Czemu ja jestem na 15. miejscu? Ewidentnie jakiś debil tu był i na mnie głosował. No naprawdę jestem prędzej do usunięcia niż Naruciak? No bo Naruciaku to nikt chyba już nie słyszy po prostu, tak mi się wydaje, więc każdy ma wyrąbane na niego. Ej, no ale no to jest niemiłe akurat, bardzo niemiłe widzowie, nie podoba mi się to. Dobra, to tyle z tego, fajnie mi się usuwało i disowało youtuberów. Jeżeli chcecie więcej, to wiecie co zrobić, na razie.